Piękna, najeżona zakrętami, zalana słońcem droga z Rościszowa na Przełęcz Walimską. To tu ustawiły się rzędem samochody, które rywalizować będą w 9 i 10 rundzie wyścigów górskich. Niezwykłych emocji dostarczył jak zwykle Mariusz Stec, liderujący w mistrzostwach. Niestety na pierwszym podjeździe zapoznawczym auto straciło nagle moc. Jakieś mamy problemy z silnikiem prawdopodobnie i stwierdziliśmy się wycofać z zawodu. Niewiele brakowało, żeby Mariusz Stec nie pojawił się w wyścigu. Tu jednak z pomocą przyszedł wujek Zbyszek Stec, który po prostu odstąpił mu swój samochód, a więc Mariusz za chwilę po klasie historycznej wyjedzie jednak na trasę. Zabytkowe auta dostarczają tymczasem kibicom ogromnych emocji. Piękny Mini Morris, zaraz za nim Porsche 928, no i oczywiście dobrze znany wszystkim Polonez. Mimo ogromnej mocy, stare 928 nie jest w stanie konkurować z najmocniejszymi czteronapędowymi autami. Mariusz Stec wystartuje tu i po raz kolejny wykona rekord przejazdu. Jarosław Hebzda, startujący mocnym Mitsubishi, pierwszego dnia zajmie drugie miejsce. Poszczęści mu się w niedzielnym wyścigu. Tam uda mu się wygrać. Udało mi się wygrać pierwszą eliminację dzisiaj. Zdecydowanie wygrałem w grupie, a z przewagą około 8 sekund na drugim w grupie. W klasyfikacji generalnej zająłem drugie miejsce, także jestem bardzo zadowolony z tego wyścigu. Goniący Jarka Hebzdę Grzesiek Duda pierwszego dnia będzie czwarty, ale w niedzielę poprawi się o jedną pozycję. Jak na razie żaden jednak z nich nie jest w stanie ugryźć Mariusza Steca, który ściganie się w górach ma chyba we krwi. Zwycięstwo pierwszego dnia pożyczonym samochodem udowodniło to wszystkim dobitnie. 800 metrów po starcie przejazdu zapoznawczego turwał nam się zawór, albo ktoś nam coś w nocy porzucił do silnika. Różnie rozbierzemy, po prostu będziemy wiedzieli. No i mój wujek zachował się fair, pożyczył mi swój samochód i udało mi się wygrać dzisiejsze zawody. Awaria samochodu wyeliminowała Mariusza z walki w niedzielę. Zbyszek Stec wyjechał natomiast z pucharem fair play. Pożyczenie samochodu Mariuszowi spotkało się z uznaniem organizatorów i oczywiście publiczności.